Wam, że przyjechałyście, że przyjęliście zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie za właśnie te 3 godziny, może małym układem, wracały do swoich domów zadowolone z tego, co tutaj zobaczycie, z czego się nauczycie, bo miś jest wagi ciężkiej, chociaż nie na pewno nie wagowo, tylko jeżeli chodzi o umiejętności. Nóż tajski. To jest najważniejsze narzędzie w tym całym carvingu, to jest nóż tajski. Czyli taki bardzo cienki, bardzo ostry. Dłuta są po to, żeby na początku sobie usprawnić pracę, żeby to technicznie i czasowo wyszło trochę lepiej. Natomiast punkt na wszystkim polega na tym, że wszystko można zrobić na życie. Zasada jest taka, trzymamy go w 3 palcach. Czwarty lub 5. palec służy nam do podparcia. Ja jak coś robię, zresztą każdy kto rzeźbi, czy 4 czy 5 to już komu jak wygodnie, ale ja ten palec zawsze trzymam na produkcie i wtedy sobie wycinam coś. I teraz tak, jeżeli ja to trzymam, było takie bardziej delikatne, dłuższe, to się lepiej wymieni, nie? Aha, no to się po prostu i nie raz po razu, tylko potem będziemy się w stronę góry, tak? I jak rzucimy to do wody, to zobaczycie potem, jakie na końcu te papryki będą cudne. To jest... Próbuję tak i tak. Thank you.
Aha, odcinamy, wchodzimy do środka, odcinamy, robimy sobie miejsce pod następne liście, tak? Banku, tak, którym będziemy później liście. No tak, i więcej tego, znaczy tak jak zrobimy sporo miejsca, to łatwiej nam będzie następne liście, tak? Teraz on, ja tu mam miejsce już, nie? I mogę następne płatki sobie tutaj wycinać, nie? Też tu niżej. Tak? Ciach. Dobrze, dobrze. Ciach. Teraz znowu sobie przyjmę, nie? Lecę dookoła. Zakładam kilka właśnie. To samo co było, tak? Dobra, długość. I teraz zaczynamy naszą boczną ćwiczkę. Rano, rano, potem